Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Sylwanowicz. Wiem, że jestem upiór wadliwy, to znaczy upierdliwy z tym Krzysztof Sylwanowicz, ale jestem i się nie wstydzę tego, że mój tata się urodził w Rosji. Tak, właśnie w Rosji to był. No, zaczynam nie pamiętać, jaka to była miejscowość, ale Kursk, to był Kursk. W Kursku się urodził i ja pochodzę stamtąd. Mimo, że w tej chwili jestem Polakiem, bo w takim państwie żyję, które jest zaprzyjaźnione niezwykle z Niemcami i z tymi, którzy się urodzili w Afryce, bo przychodzą afrykańskie czasy, czasy gorąca i coraz większego upału. W związku z tym wolałbym mieszkać w Rosji, tam gdzie tata się urodził, no ale chyba mi już to nie wyjdzie. Natomiast coś innego chciałem, zupełnie innego, to czym chciałem powiedzieć. Tak. Teraz powiem na temat tego kalkulatora obiektowego, który mi tak siedzi w głowie i ciągle o nim rozmyślam i ciągle się nowe wątki pojawiają w mojej głowie i muszę je zapamiętywać, bo potem jak słucham, to nie chcę z żadnych hejtów, ani hejty ja czuję, ani żadnych innych klaksonów. Chcę po prostu sobie posłuchać tego, o czym rozmyślam i jak o czym oczywiście tok myśli. Tok myśli, no tok myśli, no to wymyśli. W tym momencie, jeżeli wymyśli, to już nieważne, gdzie patrzę, na co patrzę, patrzę na to, co robię, a robię nie to, na co patrzę. W takim razie, to takie myśli mi się kolejne pojawiły na temat postaci liczby. Postaci liczby takiej najprostszej. Najprostszą liczbą jest 1 albo 0. I 1 jest liczbą i 0 jest liczbą, jest to jedna liczba. Jedna liczba, liczba po prostu, liczba jest. I teraz jeżeli jest, no to można powiedzieć, że już jest 1, ale jeżeli liczba jest, to ta liczba może być w różnych postaciach. Powiedzmy, że jest to 1. Jeżeli jest to 1, no jest to, powiedzmy, że po lewej stronie znaku równości stoi 1. I to 1 może być zapisane w mnóstwie różnych postaci. Może to być 1, ale może to być też 1 przez 1, czyli ułamek z jedynką w liczniku i jedynką w mianowniku. Ewentualnie może to być 1 do minus pierwszej na przykład. I 1 do minus pierwszej to też jest 1. 1 do minus pierwszej to jest 1. 1 do pierwszej to jest też 1. A 1 do potęgi 1 do potęgi 1. 1 do potęgi 1 to też jest 1. A 1 do potęgi 1 przez 1. 1 do potęgi 1 przez 1 to też jest 1. W związku z tym, jak gdyby sedno, ta zawartość tej liczby w tym momencie się nie jest najważniejsza, natomiast najważniejsza jest jej pozycja we wzorze. Nie pozycja w liczbie, bo to nie chodzi o to, czy ona jest 1/10, 1/100, 1/1000, czy 100, 1 100 tysiąc, czy 10 tysięcy, tylko tyle, że w samej liczbie, która może być, to może być 10 tysięcy, ale to 10 tysięcy może stać albo w liczniku, albo w mianowniku, albo w potędze, albo w ułamku potęgi, albo w ułamku potęgi, ale na dole, czyli w mianowniku. I w tym momencie to może stać w 8 różnych pozycjach co najmniej, ale też jak gdyby rekurencyjnie może stać no, w nieskończonej ilości pozycji, ale oczywiście no niestety mamy za plecami to, co mamy i może musimy kończyć, żeby nie przedłużać tego straszliwie skomplikowanego tematu, który jest tak istotny dla tego kalkulatora obiektowego. Bo może to być po lewej stronie, może to być po prawej stronie. W każdym razie, żeby gdzieś się znalazła ta liczba, to musi być wywołana w takim podprogramie, który ma taką ważną instrukcję na końcu.
To najważniejsza instrukcja chyba w programowaniu liniowym, czy w programowaniu nie liniowym, ale w programowaniu tym takim płaskim, o którym mówię, proceduralnym, to jest instrukcja exit. Exit, czyli jak gdyby każdy fragment programu kończy się instrukcją exit po to, żeby można było go wołać z dowolnego innego miejsca. Czyli można wołać z innego programu, można wołać z różnych miejsc, czyli jak gdyby tak jak w Androidzie jest wejście z wielu miejsc do procedury, tak samo jeżeli tak każda taka procedura, do której jest wejście, to musi też z niej być wyjście, a więc jeżeli musi być z niej wyjście, no to ostatnią instrukcją tej procedury jest exit. I to jest najważniejsze. Oczywiście poprzednią instrukcją przed exitem jest wywołanie innej procedury, która też ma na końcu exit. W związku z tym mogą się wołać jak chcą, w tą i z powrotem, i za każdym razem będą wracały. Wejdzie do procedury, no to i wyjdzie, bo jeżeli ostatnią operacją tej procedury jest exit, no to wyjdzie z tej procedury. I zobaczymy teraz, jakie to da efekty. Natomiast zrobię to w shellu DOSa, czyli po tak zwanym prompcie po prostu będę wydawał komendy DOSa, które spowodują utworzenie zbioru, wyjście z tego, wywołanie tego zbioru, wyjście z tego zbioru i wszystko będzie, że tak powiem, programowanie obiektowe, ale będzie to w shellu DOSa. Wiem, że przy użyciu C Sharp, jak ktoś mówił, nie C Hash, tylko C Sharp, no to, że tak powiem, no będzie to na pewno szybciej działały, będą większe programy, bo nie będzie przechodzenia przez górną warstwę interpretora poleceń. Będzie to kompilacja, a nie interpretacja. Interpretacja od kompilacji różni się tym właśnie, że interpreter sam z siebie już jest programem, który na bierząco bierze po jednej instrukcji, a kompilacja polega na tym, że z wielu instrukcji wykonuje się jeden plik programu, który już jak gdyby nie musi nigdzie indziej sięgać, tylko wykonuje instrukcję po instrukcji, a dopiero na końcu jest exit. Oczywiście to jest ta exit. Instrukcja exit jest zdecydowanie najważniejsza w programowaniu. Instrukcja exit, żeby po tym siedzeniu przed programem, programowaniu przez całą noc albo przez cały dzień, żeby w końcu zrobić exit i wyjść pooddychać. Bo inaczej zabraknie powietrza. Aha, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ten program, który jest wywoływany z jakiegoś innego programu, to jest potomek. Potomek, czyli syn Tomka. Syn Tomka, czyli potomek. Dziękuję.